Cześć moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lukas, a to jest kolejny odcinek z przygód Alexa Huntera w FIFA 17, Droga do Sławy. I podobnie jak w poprzednim odcinku, mam do Was do rozdania właśnie kolejne 10 takich oto smyczek. Co wystarczy zrobić? Tak samo jak ostatnio, wchodzicie na Facebooka i pod tym filmikiem, moi kochani, w komentarzu piszecie Alex Hunter, tak? Pierwsze 10 osób, które napisze w komentarzu Alex Hunter, dostaje właśnie taką oto smycz. Tak więc do dzieła, wchodźcie, lajkujcie i wpisujcie w komentarzu. Ok, zaczynamy, dajmy sobie dalej. No i zobaczmy. Oj, chyba wracamy do domu już z tego naszego Real zgrupowania. Madrid, mate. No stary, grać przeciwko I don't know, Realowi. man. I still can't believe it. Głowa mała. Oi. Did right out there, didn't we, mate? I'm real, mate. Well, it's only a couple of preseason friendlies. They didn't even play their starting 11. Premier League, man, that's where it's gonna matter. One of the toughest leagues in the world, bruv. No, dokładnie. Nie było łatwo. One day we're playing in some puddles in Clapham. Next, we're strutting against Los Blancos in front of tens of thousands of Yanks. Better get used to it, bruv. We're in the big time now. And if our main man up front out till who knows when, me and you, we're gonna take those Prem defences to the cleaners. Set them up. Fajnie by było. Nie powiem, że nie. Ale to nie jest takie proste. Hope the gaffer thinks we deserve a chance after this tour. Of course we deserve a chance. Ain't a defense out there that can cope with us, bruv. Kumple zawsze tak jest. Sztama musi być. Your confidence is admirable. But your maths, not quite so much. You bots alright? By my calculations, only one of our first choice of strikers is currently injured. And two into one do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Już się zaczęło. Teraz rywalizacja między nimi, tak? Obydwaj są napastnikami, a tylko jest jedno miejsce w podstawowym składzie. Zobaczymy, czy Gareth, czy ja. Bałem się, że kiedyś nadejdzie taki moment, że będziemy musieli właśnie ze sobą, kurde, rywalizować. I ten moment chyba powoli nadchodzi. Ok, dzisiaj mamy strzelanie na treningu. Zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Ocena menadżera. W centrali zespołu znajdziesz aktualne informacje o pozycji poszczególnych piłkarzy w drużynie. Popraw opinię menadżera na temat Alexa dobrymi występami w meczach i udanymi treningami. Wyższa ocena menadżera zwiększa szanse Alexa na trafienie do wyjściowego składu na kolejny mecz. Jeśli wykażesz stałą formę, wysoką formę, będziesz najczęściej od tegorocznych lepszych kolegów drużyny. Aha, no to spoko. Jürgen Klopp. Alright, lads, time to work. Dobra, zaczynamy, zobaczmy, co my tu mamy. Rozpocznij trening, ok. Czekajcie, co my tu mamy? Posyłaj piłkę. Aha, czyli musimy do bramki strzelać w te tutaj oznaczone tarcze. Dobra, spoko. Oż kurde. Fucking Indian, no. Dobrze, Alex. Elegancko. Czemu tak? Już drugi raz. Ajajajajaj. No nie wierzę. No, teraz mi weszło. Dobry występ czy nie? Doskonale. A jak doskonale, to możemy zostawić. Jakby było gorzej, to byśmy powtórzyli. Ale ogólnie strzały z bliska, ok. Strzały z podcinką, to jest LB, czyli LB to było... Aha, ten, dobra. Bo tutaj jest finezyjny na tym. Zawsze mi się to kurde myli. No to próbujemy. O Boże, za lekko, Alex. Dobra, udało się, jest elegancko. Ej, jak on to wyłapał mnie?
Dobrze, Alex, świetnie. Elegancko, beautiful. Aj. Ale ogólnie jest dobre, tak? Ukończ wszystkie dźwięki. A, no i elegancko, kolejnie doskonale mamy. Dobra, wywaliło mi nagranie, jesteśmy z powrotem. Okej, okay, kontynuujemy. Strzały z bliska, elegancko. Patrzcie, jak tutaj staty nam podskoczyły od razu. No i o to chodzi. O, jesteśmy na ławce, ale już tak trochę bliżej wejściowego składu. I to mi się podoba. Jürgen Klopp, rezerwowy wejściowy skład. No i świetnie, jesteśmy bliżej sukcesu, tak? Powiedzmy sobie. Tylko też z drugiej strony nie zawsze będziemy mieli doskonałe oceny. No to niestety... To niestety takie jest już. Yeah, very funny. Give it back. This? Hey. Welcome to the squad. You made the team, mate. Congratulations. You deserve it. Cheers. O cholera, jesteśmy w podstawowym składzie? Wait, we made the squad, man. Yeah. Gareth też. Ha, jednak razem jesteśmy. No i elegancko. Świetnie. Wszystko zależało od jednego głupiego treningu, patrzcie. Jakby ten trening źle poszedł, no to już by tak kolorowo nie było. Mamy punkty umiejętności do rozdania i to mi się bardzo podoba, bo tu bym sobie od razu walnął, co? Sztuczki. Niech jest 5 gwiazdek. Ogólnie większość trików, które robię, jest na 4, ale i tak ogólnie mam tylko 3 gwiazdki, więc myślę, że to się spokojnie mi przyda. Mamy pierwszy mecz, aha, jesteśmy na rezerwach, ale już tak bliżej wyjściowego składu, więc myślę, że wejdziemy na pewno. Nie wiem, co się dzieje, ale ostatnio cały czas mi ekrzyna wywala, tak więc widzimy się po raz trzeci w tym odcinku. No i zaczynamy, pierwszy mecz z Chelsea London, ale mają zarąbiste te garnitury, wam powiem. Słyszeliście te flesze? Ha! I tak się właśnie zaczyna sława. O, chyba moja pierwsza koszulka, ale taka z górnej półki. Jest 29 Hunter, 30 Walker, ekstra. Podobno o pierwszej koszulki się nie zapomina. You never forget that first kid. Dokładnie. Skąd ja to wiedziałem? Tak jest, moi kochani. Nie zapomina się pierwszego samochodu, pierwszej dziewczyny, pierwszej koszulki i dużo takich rzeczy jest. Dobra, Beltor, damy radę. Nie wiem dlaczego, byłem taki dobry na treningu, a on mnie nie wystawił. No ale dobra, nie chciałeś, to nie. Żółwik? Ty, patrzcie, nie było żółwika. No nieładnie, nieładnie, Walker. Myślałem, że jest naprawdę moim przyjacielem, a tutaj patrzcie. Już się zaczyna rywalizacja między nami. Tego się obawiałem, ale... Gramy zespołem czy gramy Hunterem? Gramy zespołem, bo ja tym Hunterem niestety nie umiem grać. Znaczy nie twierdzę, że umiem grać zespołem, ale Hunterem to już w ogóle mi nie wychodzi. Także... Nie będę ryzykował mojej kariery. Może kiedyś spróbujemy, ale na razie póki co gramy zespołem. Ja pierniczę. Ile kibiców, patrz no. He, ale zarobiste foteliki.
na wypasie normalnie. Nie to co u nas w okręgówce, takie normalne z drzewa ławki, a tu patrzcie, normalnie full wypas. Idzie Walker, ok. Widać, jest mu trochę przykro, tak? Bo chłopak się starał, miał dobre wyniki, no i patrzcie, no i kurde, musi siedzieć na ławce, no. Idzie. Jest gol! Walker strzela gola, patrzcie. A to skubany, no. Niby się cieszy, tak? Bo to wiadomo, idzie się za zespołem, ale... On wie, że on mógł stać w tym miejscu, tak? Że to mógł być on właśnie. Ło, i mamy 1-1. Klopp, co tam słychać? Klopp woła Baltera. Ty, chyba będziemy wchodzić teraz. Powiedział, wpuść Huntera. Skąd ja to wiedziałem? Dobra, Hunter, rozgrzewaj się, szybko. Kto ty jesteś? Alex Hunter jestem, jeszcze zobaczycie, kim ja jestem. Ja wam pokażę zaraz, wam udowodnię. To są chyba kibice Chelsea tak wołają, nie? A nie nasi z Anfield Road. Gaffer wants you to get after that back four. Center halves are fading. Use your pace, get in behind them, right? You ready, lad? Just get me out of there. I like your bottle. Just remember what we told you. Okej, dobrze będzie. Dobrze będzie, nic się nie martw. Ciekawe, jakie mają oczekiwania wobec nas na ten mecz. Zobaczymy. Alex Hunter. Premię za co? Zaimponuj tunerom, wykonaj co najmniej 10 podań, przełam impas, czyli mamy wygrać mecz. No okej, dobra. Czy mecz wygramy, to nie wiem. Postaram się utrzymać ten remis. Zobaczymy. Która mamy minuta? To jest najważniejsze. Który jest minuta? Kurde. Coraz bliżej bramki przeciwnika Liverpool. Czeka nas. Ale w ciepka? Mieliście, tylko wszedłem i patrzcie, już mamy gola. No i elegancko. Szkoda, że to nie Alex Hunter, no ale co tam. To było klasowe rozegranie piłki. Pyk. No i elegancko. Wydaje mi się, że jest dobrze. Stewart, okej. Okay. Czekajcie, która jest w ogóle minuta? Nie wiem, która jest minuta meczu. A, 77, no to okej. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Szuka podaniem. O, jakby Hunter doszedł. Tylko czemu mi się nie pokazuje, jaki mam ten? Ile mam procent, znaczy tego, jaką mam ocenę, tak? Zawsze się pokazywało gdzieś tam z góry, a teraz niestety nie wiem, czy musimy w ciemno grać. No dobra. Proszę zabrać. Aleście teraz to porobili. Kurde, 2-2. Fabregas, to nie tak miało być. Ach, Alek, straciłeś piłkę. Nie możesz tak robić. Dobrze, Alex, to na pewno będzie zapunktowane. Ajajajajaj, ciężko, naprawdę jest. Tamta akcja naprawdę mi wyszła. Dobra wymiana podań. Dobrze, Alex, ach, szkoda, że straciłeś, ale ładnie to było. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko.
Jeszcze mamy trochę czasu, na pewno damy radę stworzyć jakąś tutaj sytuację. Nie wiem, czy bramkową, no i zobaczymy. William, mini czarne działo. Dobra, mamy rzut. Nie, jest rożny, dlaczego? Ty, z przewrotki, zobacz no. Co zrobił. No bramki go wepchnij i tyle. No weźcie mu tą piłkę, no co za głupki. Nie wierzę, co za pajacy. Kurde, mieliśmy wygrać. Przegrywamy. No czemu? Znowu są w posiadaniu piłki. Pytam się czemu. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Dośrodkowanie do Hazarda. Dobra, łap, łap, łap to i wybijaj daleko. Jedź, leć Alex. Alex Hunter. Hunter zabiera się z piłką do przodu. O Boże. O Boże. Ale czemu tak to... To miał być finezyjny strzał. Jakby to przejął, o luju. Dobra, był pressing. Brawo, ładnie podał. Ach, spalone był chyba nawet, kurde. Aj. No i ciężko, naprawdę jest. Alex! O, nie wierzę w to. Czemu ta piłka mi odskoczyła, no? Szkoda, kurde, że Alex nie jest napastnikiem. Trochę to źle wybrałem na początku. Mogłem go być jako napastnika, a nie jako SPO. A tam jednak trochę ciężej jest to strzelić. Hunter włączył piąty bieg. Prostopadłe podanie. Doskonale. A szkoda. Och, nie umie tego rozegrać dobrze. Ładne dogranie. Będzie strzelał. Świetna sygnalizacja i mam przerwaną akcję. Kurde, Klopp już chyba jest zdenerwowany. Nie wiem, czy mnie nie wyrzuci zaraz. No i był spalony jak po byku. Luka Sejba. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Jest szansa. No! Roberto Firmino! Firmino! Kurde, ciekawe jaką ocenę będę miał po tym meczu. Mam nadzieję, że będę miał chociaż 7. No, ale tego nikt nie wie, nie? Zobaczymy. Mieliśmy okazję, niestety nie wykorzystaliśmy ich. Chyba zobaczymy, jak to będzie dalej. William. No, może być groźnie, Chelsea atakuje. Jest groźnie, może strzelać. Koniec coraz bliżej, rzut rożny, prowadzą jedną bramką, ale mają szansę na podwyższenie wyniku. No, dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. No weź mu to, ach. Koniec spotkania. Ach, zobaczmy jak tam to wyszło nam. Ocena Huntera 5-9 tylko.
Aha, nawet żeśmy nie rozegrali, kurde tych, ale słabo, ale dupa. Ja no myślałem, że trochę lepiej nam pójdzie. No ale niestety. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. Mhm. Spokojny menadżer, ale nie kibice, to okej. Okay. Aha, no dobra. It was a special moment for sure. I won't be forgetting it in a hurry. You've come away empty-handed today, Alex. Anything you could have done differently? What are your thoughts on the loss? I didn't get enough quality opportunities to score. That's what I need to make a difference. Something we're going to need to work on in training. At least the gaffer doesn't need to be told that. So Alex, you had quite the chance on goal today, but just couldn't quite put it away. Your thoughts on that? Oh, that. Yeah. Got it. Just didn't get the bounce of the ball, I guess. Maybe snatched it a little bit. Thank you, Alex. Thank you. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak pół na pół powiem. Nie ma kasy, nie ma nagród. Atrybuty coś wzrosły? Nie bardzo, nie? Dobra, zobaczmy dalej, co tu będzie ciekawego. Liverpool. Mamy atrybuty. Mamy jakieś dwa atrybuty do rozdania. Widzicie co, ja bym sobie wziął tak z ciekawości. Te sztuczki sobie wezmę. No ogólnie nie, ale to by było dobre, to też. No i to na pewno. Dobra, weźmiemy to, a czekajcie, a co to jest tutaj jeszcze, zobaczmy. Tempo, szybkość, nie, przyspieszenie, szybkość, to jest drugi oddech. Aha, to też jest całkiem niezłe. Finezyjny strzał, dobra. Wezmę to, później może pod coś tam... No nie wiem, no muszę coś wziąć, tak czy nie tak. Dobra, weźmy to na razie. Zobaczmy, co mamy dalej. Dzisiaj jest dzień treningu podania. No to okej, okay, trenujemy. Zobaczmy, jak ten tutaj trening nam wyjdzie. O, gdzie ja to jestem? W wyjściowym składzie. No okej. Okay. Podania to nie wiem, czy to będzie moja mocna strona, ale... Podania do celu, podania prostopadłe. Nie wiem, który wziąć. Dobra, weźmy ten. Czekajcie, zmiana ćwiczeń sugerowanych przez wolicie wybrać atrybuty do rozwoju. Spróbuję, dobra. Podania do celu dajmy łatwe, trudne. Kurde, nie wiem, które wziąć, czy to? No to faktycznie jest większy ten rozwój nasz. Aha, ale nawet nie mogę ich wziąć. Dobra, weźmy te. Co, nie mogę? Serio? O co tu chodzi? No jak to mam wziąć? Aha, robię to i daję rozpocznę trening, tak? No okej, okay, dobra. Tak, czekajcie, Y i RBY. Aha, RBY to są takie te niby długie, tak? Nie. RB to jest co? No to jest to przecież, to co to jest? Precyzyjne, tak? No, zobaczymy. Elegancko.
Myślę, że nie jest najgorzej. O Jezus, Alex! Ach. No i dobrze, jest dobrze, powiem wam. Nie jest najgorzej. A, jeszcze jedny by się przydał, strzał. Wow. Dobra, chyba doskonale, więc wydaje mi się, że nie jest źle. Powinniśmy dać radę. Prostopadłe i RB precyzyjne. Dobra, zobaczymy teraz, będzie trzeba troszkę inaczej zrobić. No i dobrze, chyba nawet poszło nam. Ach. Będzie gol? Co za łoś. Aj, spalony był, kurde. No. Już jest lepiej. Ekstra. A, na początku trochę zawaliłem, ale... A teraz jest całkiem nieźle. Ja to jeszcze raz powtórzę. No co tak słabo? A przecież dobre podanie było. Ekstra. No ale czemu tak źle? Przecież dobrze robiłem. Dobra, powtórzymy raz jeszcze. Nie wiem, ile razy to mogę powtarzać, ale... No, kurde, nie, teraz mi nie wyszło prawie, no. Fucking Indian. Oj, Staric, ty łosiu głupi. Dobra, jesteś jak? Sześćset tylko, słabo. Nie, no nie dam rady. No jest szybszy dużo ten murzyn głupi. Nie było spalonego na pewno. Oj Boże, dobra. Czekajcie, mogę też teraz powtórzyć? No, jest nieźle. Tak jeszcze z 7 razy mi wyszło, to byłoby fajnie. O, to jest dobra piłka. Elegancko. Nie wiem, czemu tak mało zaliczyło znowu. Przecież trafił. No i dobrze. Jeszcze raz. No nie było spalonego. Kurde, no nie wierzę w to. Słabo, nie? Już nie mogę. No dobra, trudno. O, trochę mi się podwyższyło, więc nie jest źle. Czekajcie, jest kolejny trening, czy nie? Nie, to chyba wszystko. Dobra, moi kochani, zobaczmy, co my tutaj dalej. Jeszcze jakieś atrybuty są do rozdania? Nie ma, nie?
No nie mamy nic, dobra. Dobra, przynajmniej kolejny mecz, ale to już moi kochani w kolejnym odcinku, tak więc ja oczywiście wam dziękuję za uwagę i trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Chaos!